Dzień dobry, nazywam się Mirosław Rubel, jestem konsultantem dla firm z dziedziny agencji pracy i outsourcingu. Nasz dzisiejszy temat to jest, czy warto inwestować w współpracę z agencją pracy i z firmami outsourcingowymi. Na początku chciałbym określić, jak w ogóle działa agencja pracy, jak działa w ogóle outsourcing i dlaczego firmy poszukują pracowników z tych firm. Na początku trzeba zastanowić się, dlaczego w ogóle firmy potrzebują pracowników z agencji pracy i firm outsourcingowych. Mianowicie, kiedy brakuje pracowników w zakładzie pracy, firmy najczęściej próbują zrekrutować pracowników w własnym zakresie. Szukają ich na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym w rejonie swojego zakładu pracy, czyli w obrębie 20-30 km od danego miejsca. Często szukając tych ludzi, wykorzystują do tego swoich pracowników niewykwalifikowanych i ci pracownicy korzystają tylko z jakichś portali ogłoszeniowych, dają ogłoszenia, ale skutek jest taki, że tych pracowników ciągle nie ma. Dlatego firmy zastanawiają się, czy czasem nie spróbować współpracować z agencją pracy albo firmą outsourcingową, pozyskać tych pracowników z innych regionów, kraju lub ewentualnie z innych krajów trzecich, spoza Unii Europejskiej lub samej Unii Europejskiej. Wszystko zależy od specyfiki danego zakładu pracy. Co to jest outsourcing, co to jest agencja pracy? Agencja pracy to jest firma zajmująca się rekrutacją pracowników dla firm. Agencja pracy jest to firma zajmująca się wynajmowaniem tych pracowników dla firm i agencja pracy to jest zakład pracy, który oferuje robienie pełnej dokumentacji dla firm. Pierwsza rzecz, rekrutacja, polega na tym, że firmy składają zamówienia na danych specjalistów i firmy, agencje pracy poszukują ich na rynku pierwotnym. Rekrutacja dla firm polega na tym, że agencje pracy poszukują pracowników danej specjalizacji w swoich zasobach lub poszukują ich na terytorium tego kraju, na którym się znajduje, lub poza Unią, w Unii, w zależności gdzie mają jakokolwiek kontakty. Druga rzecz to jest wynajem pracowników. Wynajem pracowników polega na tym, że ci pracownicy są zatrudnieni w agencji pracy, a następnie są delegowani, popularnie nazywa się to leasingowaniem tych pracowników, w postaci takiej, że ci pracownicy zatrudnieni w agencji pracy przechodzą do zakładu pracy, tam są nazywani pracownikami pracodawcy użytkownika, czyli firma, fabryka jest to pracodawca-użytkownik i ten pracodawca-użytkownik tymi pracownikami zarządza. Zarządza w dowolny sposób i jak chce. Jednak to agencja pracy jest firmą zatrudniającą tych ludzi i agencja pracy jest pracodawcą tych pracowników. Ci pracownicy, pracując na rzecz pracodawcy użytkownika, która jest fabryka, są w rozliczany sposób godzinowy. Mianowicie, fabryka dogaduje się z agencją pracy za jaką wartość, czyli za jaką cenę za godzinę będą pracowali ci pracownicy w tym zakładzie. Przykładowo jest to stawka podstawowa, załóżmy 21 zł, to jest koszt pracodawcy, plus 3 zł marży i jest to 24 zł za godzinę netto. Jaka jest różnica między agencją pracy a outsourcingiem? Agencja pracy jest to firma zajmująca się poszukiwaniem pracowników dla firm, gdzie pracownicy są zatrudnieni w agencji pracy, to agencja pracy jest pracodawcą, a fabryka jest tak zwane pracodawcym użytkownikiem. Jakie są obowiązki agencji pracy, a jakie są obowiązki pracodawcy użytkownika, czyli fabryki? Agencja pracy wyszukuje pracowników, zatrudnia tych pracowników, liczy wynagrodzenia, robi ubezpieczenia tych pracowników, robi pełną obsługę związaną z całkowitym zatrudnieniem tych pracowników. Następnie tych pracowników deleguje do pracodawcy użytkownika, gdzie ten pracodawca użytkownik kieruje tymi ludźmi. Mianowicie polega to na tym, że pracodawca użytkownik kieruje tymi ludźmi poprzez wydawanie poleceń, rozliczanie czasu pracy tych pracowników. Resztą zajmuje się agencja pracy. Jeśli w firmie brakuje pracowników, zastanawia się firma, skąd tych pracowników pozyskać. W dobie rynku pracy pracowników jest to dosyć trudne, ponieważ na rynku pracy jest mało tych specjalistów i mało takich pracowników, którzy chcieliby podjąć pracę za odpowiednią stawkę i w ogóle, żeby pracować.
Można powiedzieć tak, że pracownicy w dużej części pracują już i nie mają zamiaru zmieniać stanowiska pracy, a pracownicy, którzy nie pracują, nie chcą pracować lub mają zamiar wyjechać za granicę na inne stawki do Niemiec, pracować za lepsze wynagrodzenia. W związku z tym pracodawcy z reguły szukają na rynku pracowników, których mogliby pozyskać poprzez rekrutację. Rekrutacja się przeważnie odbywa w ten sposób, że to pracownicy danej firmy dają ogłoszenia i szukają tych ludzi, ale często ich nie znajdują. Co wtedy zrobić? Firma zastanawia się długo i prawdopodobnie pomyśli tak, że skąd tych pracowników zabrać? Najlepiej zgłosić się do agencji pracy. Agencja pracy pozwala na to, że nie trzeba zastanawiać się, skąd tych ludzi brać, bo te agencje pracy po prostu tych ludzi znajdują. Jak oni to robią? A no mianowicie najczęściej pozyskują tych pracowników z krajów trzecich, tak typu jak Ukraina, Azja, Afryka, Wietnam. To jest dowolny kraj, w zależności od potrzeb. Najczęściej w Polsce sprowadza się pracowników z Ukrainy, ich pracuje tutaj około 1,5 miliona do 2. Reszta zaczyna też bardzo modna być Azja. To są dwa rodzaje różnych pracowników. Pracownicy z Ukrainy są o innej mentalności, a pracownicy z Azji są o innej mentalności. Druga sprawa, dokumenty dla pracowników z Ukrainy jest o wiele łatwiej wyrobić, ponieważ Ukraina ma podpisaną z Unią Europejską niektóre przepisy, które ułatwiają przybycie tych pracowników na terytorium Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o całą Azję, która jest teraz w tej chwili najbardziej popularna, no jest to na zasadach innych troszeczkę, a mianowicie trzeba tutaj składać zezwolenia, wnioski o zezwolenia wojewódzkie, które pozwalają tym pracownikom z krajów trzecich typu Azja i tak dalej iść do konsulatu i na podstawie tych zezwoleń na pracę uzyskać wizę wjazdową na terytorium Unii Europejskiej, a to jest dokładnie na terytorium Polski. Dzięki temu, że taki pracownik ma wizę plus zezwolenie pracy, on może przyjechać do Polski i podjąć pracę. Zasada jest tylko jedna. Te zezwolenia pracy są wykonywane dla potrzeb danego zakładu pracy, mianowicie konkretnie agencji pracy. Ta agencja pracy pisze na wniosku, że będzie ten pracownik pracował u nas, na przykład w agencji pracy, i na tym wniosku jeszcze wpisuje konkretną fabrykę, na przykład fabrykę samochodów. Czyli to zezwolenie jest dedykowane tylko na potrzeby zaspokojenia potrzeb fabryki samochodów i ten pracownik po momencie przyjazdu nie ma prawa pracować gdzie indziej. I przyjmijmy na przykład coś takiego, że kiedy ten pracownik tu przyjedzie i ma zezwolenie wojewódzkie, na tym zezwoleniu ma dokładnie napisane za jaką stawkę, ile godzin może pracować i w jakim stanowisku i w jakiej fabryce. Nie może tego zmienić tak sobie od razu. Jeśli oczywiście nikt nie jest niewolnikiem pracy, więc jeśli dana praca pracownikowi się nie podoba, zgłasza to w agencji pracy i ta agencja pracy poszukuje nowe miejsce pracy w innym zakładzie, ale musi dopełnić formalności poprzez uzyskanie nowego zezwolenia wojewódzkiego na danego pracownika, na nowe stanowisko i w nowej fabryce. Z reguły to trwa około 1 miesiąca do 3. Niestety nasza administracja tak długo działa, ale nie ma innego wyjścia. Takie są procedury. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że te wskazówki mogły Państwu pomóc i zapraszam do następnego felietonu. Do zobaczenia.